Oto kolejna część Let's Playa Final Fantasy VIII. W poprzednim odcinku okazało się, że Galbadia pod przywództwem Edei, czarodziejki niedobrej bardzo, postanowiła zniszczyć Gardeny. Pociski zostały wystrzelone w kierunku Trabia Garden, z którego pochodzi Selphie, i wkrótce zostaną wystrzelone nowe w kierunku Balam Garden, skąd pochodzi większość naszej ekipy. Squall, Zell i Irwin wybrali się do Balam Garden, żeby coś pomóc. Natomiast Selphie, Quistis i Rinoa, wybór dokonany mój z premedytacją, udadzą się do wyrzutni pocisków, żeby ją zniszczyć, a przynajmniej zapobiec wystrzeleniu nowej salwy pocisków w kierunku Balam Garden. Co z tego będzie? Będą jaja, że tak powiem. No, dysk drugi Finala 8, delikatnie mówiąc, no, jest porąbany jak marcowy kot. Więzienie District Prison z gonieniem w kółko to jest dopiero przedsmak. No, tutaj trzeba podjechać autem, nie można wyjść z auta i wejść, bo tutaj strażnik w ogóle oddali Selphie, mówiąc, że woli starsze. I tak do pilnie strzeżonej bazy wojskowej wjechaliśmy jak do Krakowa z autostrady. Tutaj no, nasze bohaterki ubrały się w uniformy żołnierzy Galbadii. Selphie nie ma żadnego planu. To jest głupie dziecko. Pustak. Którym zostanie takim zresztą do końca gry. Niezwykle rozczarowująca postać, o czym mówiłem wielokrotnie. Mimo w miarę jakiejś nieirytującej muzyki, zamknięty! No kto by przypuszczał? Jezus, aż się zbulwersował. I musimy obejrzeć te animacje, jak se podają, jak tego. Już jestem zdenerwowany, a jeszcze czeka mnie nagranie trzech kolejnych odcinków dzisiaj. No, ale to był taki autystyczny troszkę pokaz emocji. Przyjmiemy, tam pewien tajemniczy osobnik poradził w komentarzach do filmiku, żeby robić więcej trzody. To niech to będzie. Że wykonaliśmy to zadanie przed chwilą. Tak, macie to znaczy chodzić, nieważne. Fucking stupid. Można też by było przebiec, jeżeli chyba trzecia opcja to jest walka. Generalnie najlepiej i najbardziej czasochłonne jest tutaj nie wdawanie się w walki do czasu, kiedy to będzie absolutnie konieczne. Niestety trzeba, ponieważ nie będzie walk między wynikiem, czy właśnie, czy podpiąłem GF-y. No,
tutaj kolejne wyrzutnie, czy też, nie wiem, baterie pocisków, no, że tak się jedzie, no. Full life. I tak, bez umiejętności Move Find od Siren, od Syrenki by nie było, ten draw point byłby niewidoczny. No, nadal by można było z niego wyciągnąć, ale... Full life można podpiąć do HP i to jest bardzo fajna rzecz. I tak, i co teraz? Tutaj należy podejść do, według mnie, kompletnie nieintuicyjnego wyjścia. Brakuje bardzo tych strzałek z europejskiego wydania Finala 7. Naciskało się select, pokazywały się strzałki na ekranach, gdzie można było wyjść. I tak, tutaj ci kolesie robią inspekcję. Musimy obejrzeć animację, aż skończą pisać. I musimy się wrócić znowu, powiedzieć, żeby ruszali. Go on ahead. Już mi się chce spać. Może to na pewno przez ciśnienie. Deszcz pada dzisiaj. Dobra. No i jak hurneduje, znowu zapierniczamy. No. Ciekawe, czy ktoś z ekipy znalazł czas, żeby przetestować te testekcje, czy one są w ogóle fajne dla gracza, czy nie. W Finalu 9 są opcjonalne scenki, które chyba nie były w żadnym późniejszym ani wcześniejszym Finalu. Można było kliknąć i się pokazywała scenka tam o postaciach, ale jeżeli nie chciałeś tego oglądać, to nie. Tutaj niestety wszystko musimy oglądać. Tak. No to są, narzekam tutaj na kilka sekund jakiegoś przedłużenia, ale te sekundy się składają w minuty, dziesiątki minut. Ale tym sposobem od tych frajerów, no właśnie, tu selfie. Dobra, nic, o selfie mówiłem już wielokrotnie. Uzyskaliśmy dostęp do pomieszczenia, będąc spełniającego rolę jakiejś magistrali, jakiejś rozdzielni zasilania energią elektryczną. Mają się poważna gra, wreszcie poważny final dla dorosłych odbiorców, dla dojrzałych odbiorców, historia miłosna. Draw point. A wolniej się już nie da. I tak, naciskanie kwadratu to jest przez pierwszą połowę tej drugiej płyty ulubiona, powiedzmy, minigierka twórców. Może w Metal Gear Solid grali wtedy.
O dziwo, przyniosło to rezultat. Niezwykle irytuje mnie tutaj, Selfie została postawiona w roli lidera. Tutaj mogliśmy ją posłać z Zalem i Irwinem i... Tutaj wciskamy kit, że już zauważyliśmy, że dopiero, że coś się stało, mieliśmy ich wezwać. I zamiast walczyć, wybraliśmy... No też niby walkę, no... Whatever. Strasznie mnie no... No dobra, nic już. W każdym razie najwięcej dialogu ma Selfie, ale no żadnego charakter developmentu, nic nie wynika dalej. Jest tam podskakującą... Pi, która no... Niewiele... wnosi do gry. Tutaj nowy ekran chyba ma zwrócić uwagę gracza na konsolę, która jest po prawej stronie. To jest konsola parametrów wyrzutni pocisku. Dlaczego ją umieszczono w takim miejscu, to nie mam pojęcia. To jest to, co się świeci czerwone. Światełko. No wasz padło zasilanie. Więc postaramy się tutaj pomóc, żeby nie... żeby z przebrania nie... żeby się po prostu nie zdradzić. Niestety drawpoint się nie odnowił jeszcze. A szkoda. Kilkanaście full life daje, no naprawdę dużo. Dodaje dużo do HP. I tak, no trzeba trafić między tych kolesi. Zawsze mam z tym problem. A teraz się udało za pierwszym razem. Po prostu ciężko jakoś jest mi trafić we właściwe miejsce. No i naciskanie kwadratu. Nawet nie zrobili, żeby się te kółka obracały. O ile niżki. Jeszcze szybciej dobra. Lata praktyki. Bez kojarzeń. Awesome games done quick. Już nie mogę się doczekać kolejnego pomysłu. No właśnie, tutaj pozwolono żołnierzom, których nie zidentyfikowano, dopuszczono do panelu sterującego parametrami wyrzutnie pocisku. Tam podobno od kolesia można... jakąś kartę ma się dostęp do innych parametrów, ale trzeba jeden parametr ustawić. Ten parametr jest absurdalny, zaraz wyjaśnię. No trzeba to przeczekać. Dobra.
także dziękuję. No wiadomo, Balam, miasto Balam i Balam Garden są na takiej wyspie malutkiej. A po prawej jest cały wielki kontynent. Cóż jest na tym kontynencie? Co tam może być? Czemu nikt nam tego nie mówi? O właśnie. Ustaw wskaźnik błędu. Po jaką cholerę jest w wyrzutni pocisków wskaźnik błędu? Że dlaczego? I pocisk jest, jak się wyszczeliwuje pocisk, jest po to, żeby trafił. Dlaczego jest ustawiany wskaźnik błędu? Niech mi ktoś to wyjaśni. Poza tym, jeżeli tego nie ustawimy do maksimum, to i nie zuploadujemy, to wyjdzie nam game over. Za jakiś czas, kiedy no... Trzeba to zuploadować. Kolejna marnująca czas gracza animacja. Szybciej niż mój modem z 2002. Chyba zacząłem o tym mówić, ale nie skończyłem. Podobno gdzieś tu od gościa jakąś kartę można zdobyć i można bawić się z innymi parametrami, do których byśmy nie mieli dostępu. Ale whatever, po co to? Tu strasznie jednak zauważył walory. Może to... Dobra, nieważne. Dobra, chyba już koniec z przebraniem. Roger, Roger. Gwiezdne Wojny, epizod pierwszy. Po szczególe, po błędnym saliucie nas poznała, cała reszta nas po innych bzdurach, które robiliśmy, nas nie poznała. No to jest idiotyczna transformacja magiczna i... Tak, ja cię nie lubię, selfie, Jezusicko. Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że na zakończenie tej fantastycznej przygody w wyrzutni pocisków czeka nas walka z bossem. Boss atakuje rzadko, ale jak klepnie, to za 400 HP. Thank you.
Tak, mimo że ustawiliśmy taką ten koordynat błędu. Te koordynaty błędu, to i tak szukamy sposobu na całkowite powstrzymanie pocisków. Nie do końca to rozumiem, ale whatever. Jipi, znalazłam komputer. Dobra, nic. Tak, na wszelki wypadek. Gier Serena ma fajną umiejętność treatment, ale to chyba to sobie darujemy na razie. Jeżeli ustawimy 10-20 minut, to te drzwi nas przeniosą chyba zaraz na początek wejścia, do samego wejścia przy bazie. Jeżeli nie, to trzeba się przedzierać przez wszystko od początku, jeśli dobrze pamiętam. No tutaj Hamy jeszcze zrobił nam przykry manewr, podobny do tej, co był na wieży komunikacyjnej w dole. Oczywiście musimy obejrzeć animację, jaką nam animatorzy przygotowali. O, właśnie, jesteśmy już na początku. Ktoś zabrał save point stąd. Musimy obejrzeć, jak wszyscy wybiegają z bazy. Jeszcze autobus z weselnikami jedzie. Dobra, jedziemy. Oj, chyba się nie udało zatrzymać pocisków. Brawo, nic ci się nie udało. No i to jest boss tego obszaru. I tak, to cała na środku ma taką coś jak Reaper Gun, wygląda jak Perfect Dark. Właśnie jak, w miarę jak będziemy mu zadawać obrażenia, to te dysze, czy co to jest, głowice będą... będą wybuchać.
It's time to stop. Niestety, jak już zacząłem tego let's playa, no to chyba nie skończył zresztą. To co nagram dzisiaj, to prawdopodobnie jakaś połowa drugiego dysku, więc w miarę sprawnie. O właśnie, to jest ten mocny atak. Lepiej się wyleczyć, po co? Ryzykować. Utratę cennych punktów AP. Przypominam, że no, nasze postacie są przygięte, czyli mają podpięte 60 triple do siły. Normalnie to tutaj atakami fizycznymi nic byśmy nie zdziałali i trzeba by było używać GF-ów, które mają długie animacje i są mocno niewskazane w sytuacjach, gdzie mamy limit czasu. Całość jest pokazana, że niby wybuchła, ale tak naprawdę nie do końca. Cały kontener w środku dalej istnieje. I co teraz? Musimy się pokręcić. No jednak tutaj coś zostało z tego dziada. No escape. Dobrze, że limit czasu zniknął. Tu zamknięte jest wszystko, nie uciekniemy. Tu też nie wejdziemy. Dokładnie. Tu już po wszystkim wszyscy umrą. Nie ma romansu między Rinoą i Squalem, nie dojdzie. Rinoa jeszcze ma tyle do dzieci do urodzenia. Tak, tak. Albo was nie lubił i chciał, żebyście zginęły wszystkie. Po cholerę oni wszyscy tak na tego spala. Od dysku drugiego spal stał się miejscowym Jezusem, którego wszyscy wierzą. I już po... To już po... Rinoa nie żyje, Selfie nie żyje. Quistis może trochę szkoda. I moim wyborem drużyny uratowałem wszystkich od... Uratowałem przede wszystkim Squala od dość przykrych zdarzeń. Pociski jeszcze nie doleciały.
Dobra. Dziewczyny chyba żyją, bo można zrobić switcha. Tak sprawdzam, bo mówię, ten GF Siren bardzo by się treatment przydało. No właśnie, full live jakbym. Szkoda, że się nie udało jeszcze więcej tego czaru wyciągnąć, ale to trudno. Sprawdzę, czy tu da się zasejwować. Da się. Dobrze, tu zasejwujemy, a co się dzieje w ogrodzie? W gardenie zobaczymy w kolejnym odcinku. Siup. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Let's Playa Final Fantasy VIII.